Za nami tłusty czwartek. Tego dnia objadanie się jest jak najbardziej wskazane. Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Z pewnością jurorzy tegorocznego konkursu na najlepszy kreplik księstwa cieszyńskiego na brak pączków nie mogli narzekać. W tym roku do udziału w trzeciej edycji zgłosiło się 12 cukierni i piekarni z terenu powiatu cieszyńskiego i z czeskiej strony. Na co jurorzy szczególnie zwracają uwagę przy degustacji tych pączków? No przede wszystkim pączki, które są suche bądź smakują jak wczorajsze, odpadają od razu. Wybieramy przede wszystkim te pączki, które są bardzo puszyste, które są soczyste. Jednak, no chciałem powiedzieć, że jednak wygrywa ta tradycja, czyli nadzienie różane, ale na przykład w tym roku zaszczytne drugie miejsce zajął pączek z bitą śmietaną, który zresztą też był fantastyczny. I tak naprawdę nie wiem, co by było, gdyby ten pączek ze śmietaną był na przykład z nadzieniem z róży. Być może na samym szczycie byłby kto inny. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, by wybrać najlepszy kreplik, musieli się naprawdę skupić. Nie tylko kosztowali, ale również oglądali i wąchali. Zwycięzcą został kreplik ze strumienia. Co ciekawe, już drugi rok z rzędu właśnie ten pączek najlepiej smakuje. Ja mam nadzieję, że piekarnie i cukiernie, które dostarczają nam pączki do konkursu, no wezmą sobie w pewien sposób do serca tę sytuację, ponieważ no jest dość mocno określony typ pączka, który wygrywa. Mimo tego, że w gronie jurorów z tych stałych jestem tylko ja. Więc nie jest to tak, że ocena jest nieobiektywna. Zmieniają się jurorzy, a mimo wszystko prowadzi cukiernia z Ustronia. Tutaj jest jakaś magia cukierni, która go wyprodukowała. On jest idealnie puszysty, idealnie miękki, chrupiący i oblany cudowną, grubą warstwą lukru. A jakby tego wszystkiego było mało, to tą wisienkę na torcie stanowi skórka pomarańczowa. Na drugim miejscu znalazł się wspomniany pączek ze śmietaną z dobrze znanej cukierni Betlejem, zaś na trzecim kreplik z piekarni Skończyc Wielkich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.